Gruzja to kraj słońca, gór i wina. Mimo że odległość między Dolnym Śląskiem a Adżarią wynosi ponad 2000 km, to nasze regiony mają wiele wspólnego. Mogli się o tym osobiście przekonać członkowie dolnośląskiej delegacji w ramach misji gospodarczej w Gruzji. Podczas niezwykłej wizyty zwiedzili oni winiarnię oraz poznali metody produkcji wina. Razem z nimi była też nasza ekipa dziennikarska. Od Gruzinów możemy się nauczyć bardzo wiele, bo to jedna z najstarszych kultur. Można powiedzieć, że to tutaj rozwijało się winiarstwo, tutaj się ono rodziło. Różnie mówi się, ale do 500 różnych szczepów można tutaj w Gruzji znaleźć. Wino gruzińskie jest bardzo popularne. No i to jest na pewno wielka kopalnia wiedzy, doświadczeń dla naszych winiarzy z Dolnego Śląska. Współpraca pomiędzy naszymi regionami trwa od lat. Jednym z takich obszarów jest właśnie branża winiarstwa. Dolnośląscy i adżarscy winiarze już od kilku lat wymieniają się doświadczeniami i doskonalą swoje metody produkcji. Tym razem delegacja z Dolnego Śląska w ramach programu miała okazję spotkać się z ministrem rolnictwa Adżarii oraz zwiedzić winnice w gminie Kobuleti oraz gminie Keda. Oceniam współpracę między naszymi regionami kompletnie pozytywnie, ale brakuje w nim składnika sektoru prywatnego, powiedzmy tak. Co do konkretów, to mamy dzisiaj konkretne spółki tutaj, które się spotykają, które rozmawiają ze sobą i zobaczymy. No przecież to polega na tym, żeby się ludzie zapoznali ze sobą, żeby się te spółki jakby miały jakiś kontakt ze sobą i zobaczymy, to z tego coś na pewno wyjdzie. Adżaria jest regionem wyjątkowo gościnnym. Ta nasza współpraca między naszymi regionami trwa już od 6 lat. Jeśli chodzi o współpracę, która mam nadzieję tutaj zostanie nawiązana dzięki naszej wizycie i wizycie przedsiębiorców produkujących wino, będzie właśnie takim owocem tej współpracy będzie możliwość wykorzystania przynajmniej części technologii, która tutaj jest stosowana od wielu dziesięciu, a nawet set lat. Dolnoślązacy myślę, że są bardzo zadowoleni, podpatrują techniki, między innymi przycinanie winorośli, bo to są różne sposoby, często w winnicach inaczej są podcinane, też zależy od gatunku, od odmiany i myślę, że wiele tutaj nabiorą doświadczeń, które potem wykorzystają w swoich winicach. Echo 24, Nina Jewtuszynko.